Czym jest Smart TV? Ja cały czas się na tym od dłuższego czasu zastanawiam i dla mnie Smart TV to jest połączenie telewizji z internetem. Czyli to, co najlepsze w telewizji z tym, co najlepsze w internecie. Usiłowano tą telewizję przez dłuższy okres czasu łączyć na różne sposoby, poprzez dodawanie możliwości przeglądania internetu w telewizorze, ale w dłuższej perspektywie czasu coraz bliżej nam jest do aplikacji telewizyjnych, które to pozwalają na prezentację treści dostarczanych przez internet bezpośrednio na ekran telewizora. Dlaczego ten ekran telewizora jest jakby dość istotny, dość ważny? W większości domów, w których jest telewizor, pełni on jakby taką rolę punktu centralnego, gdzie zmęczeni po pracy siadamy, odpoczywamy. Jest to jakby źródło dość mocnego oddziaływania na nasze emocje. W przypadku aplikacji telewizyjnych musimy mieć świadomość tego, że te treści są dostarczane do widza, który zazwyczaj leży na kanapie, trzyma w rękach pilota albo piwo, jest prosta nawigacja, jest dość spora odległość pomiędzy ekranem, więc nie może być jakby dość dużo tych treści i ma możliwość kontaktu z interaktywną rozrywką bądź też treściami wideo na żądanie. Te punkty są jakby dość istotne, bo pozwalają one nam potem zaobserwować, że podobne treści można publikować na różnych urządzeniach. Niekoniecznie musi być to jakby sam telewizor Smart TV podłączony do internetu, ale w przypadku tych innych urządzeń możemy dostarczyć analogiczną rozrywkę, analogiczne treści poprzez jakby inne urządzenia. W przypadku polskiego rynku producenci telewizorów Smart TV w fazie początkowej dość mocno namawiali nadawców telewizyjnych, aby udostępnić jakby swoje treści wideo. I w ten sposób pojawiły się od głównych graczy aplikacje telewizyjne, które bazują na treściach jakby wideo na żądanie. I te cztery aplikacje, one są jakby dzisiaj najbardziej popularne w obszarze jakby rynku Smart TV. Dzisiaj łącznie mamy ponad 65 aplikacji, prym tutaj wiedzie na polskim rynku firma Samsung. Wynika to z tego, że jakby dość mocno zainwestowała w rozwój rynku deweloperów aplikacji, gdzie każdy z tych deweloperów przygotował kilka swoich aplikacji i troszkę jakby się ich dzisiaj zebrało. Kto oferuje Smart TV? No jest troszeczkę dzisiaj producentów telewizorów na rynku, którzy zauważyli jakby ten trend i mamy dzisiaj taki oto zestaw firm oferujących jakby swoje rozwiązania Smart TV. Prym wiedzie jakby dzisiaj tutaj firma Samsung, ale dość istotne jest to, że coraz więcej platform satelitarnych, operatorów telewizji kablowej postanowiło zainwestować w set-top boxy hybrydowe, które z jednej strony umożliwiają dostarczanie telewizji w sposób jakby naturalny, a z drugiej strony pozwalają też dodać treści interaktywne, treści wideo na żądanie. Ta lista jakby nie jest pełna, nie jest kompletna, bo mamy jeszcze drugi zestaw tutaj firm, które z jednej strony też pozwalają dostarczać podobny sposób treści, nie będąc jakby tutaj dostawcą rozwiązań sprzętowych. Takim przykładem jest tutaj Opera TV Store, w ramach którego możemy przy współpracy z Operą publikować swoje własne treści, gdzie Opera ma podpisane potem umowy z kilkoma producentami telewizorów, którzy tą dalej jakby te aplikacje razem z kompletnym sklepem jakby przekazują dalej. Na podobnej zasadzie też działa Yahoo Connected TV. Jeżeli przyjrzymy się tylko i wyłącznie jednej firmie, przykładowy Samsung, który jest jakby liderem, to mamy jeszcze bardziej skomplikowaną sytuację, bo ten producent co roku de facto wypuszcza nową pulę urządzeń telewizyjnych, pojawia się kolejna wersja SDK, pojawiają się jakby kolejne możliwości i dzisiaj w praktyce, gdyby ktoś chciał przygotować aplikację na telewizor firmy Samsung, no to musiałby się po prostu zmierzyć z przygotowaniem kilku wersji. Najciekawsze jest to, że w przypadku jakby firmy Samsung na swojej stronie, gdzie promują dość mocno jakby rozwiązania Smart TV, są wypisane wszystkie aplikacje, po czym w prawym górnym rogu znajdziemy link do pliku PDF, w którym jest opisane, że ta aplikacja jest dostępna na tym odtwarzaczu Blu-ray, na tym jest niedostępna i robi się nam z tego dość potężny
mix. Sytuacja będzie według mnie dalej z roku na rok jakby się pogłębiać i prawdopodobnie już tutaj w styczniu dowiemy się o kolejnej serii F z kolejnymi możliwościami. Różnice pomiędzy tymi seriami są jakby dość spore, bo jedna seria ma wsparcie dla Flasha, druga nie ma wsparcia dla Flasha. W przypadku jednej wersji przygotujemy aplikację w niższej rozdzielczości, w przypadku drugiej serii mamy większą rozdzielczość, więc przygotowanie jednej idealnej aplikacji jest szalenie jakby trudnym wyzwaniem. Smart TV w liczbach. Bardzo dzisiaj trudno mówić o liczbach w przypadku Smart TV, to też jakby w kontekście polskiego rynku. Jest co prawda kilka osób, które zna kilka liczb, ale nie mogą się tymi liczbami podzielić. Na jednej z konferencji poświęconej Smart TV, to jest taka konferencja aplikacji.tv, która odbywa się dwa razy do roku, przez przypadek pojawiły się dwa takie oto slajdy, na których pojawiły się jakieś strzępy informacji. I w przypadku tego slajdu mamy jakby pokazane, które aplikacje cieszą się jakby jaką oglądalnością. Mamy też informacje, to są informacje jakby z zeszłego roku, ile jakby te aplikacje polskie są jakby uruchamiane rok do roku. Z tej samej konferencji z zeszłego roku mamy też estymacje dotyczące liczby urządzeń Smart TV, gdzie była mowa o 500 000 urządzeń w zeszłym roku i jakby planami na 1 000 000 urządzeń w tym roku. Szacuję, że ten 1 000 000 został osiągnięty, został sprzedany jakby w tym roku, ale też pojawia się kolejny problem. Okej, załóżmy, że mamy 1,5 miliona jakby odbiorników Smart TV na rynku. Pytanie, ile z tych urządzeń jest jakby dzisiaj podłączonych do internetu? Nie wiemy i raczej dość szybko się nie dowiemy. Być może będzie taka możliwość za chwilę w przypadku publikacji aplikacji, że wtedy będziemy mogli sobie we własnym zakresie gdzieś tam policzyć liczbę tych aplikacji zainstalowanych bezpośrednio u użytkowników. Brak tych informacji na temat potencjału rynku Smart TV jest kłopotliwy, ponieważ dzisiaj przygotowując aplikację do końca nie wiemy, jaki będziemy mogli mieć zasięg techniczny, nie wiemy, ile osób będzie mogło skorzystać z tej aplikacji. Udało mi się gdzieś wydobyć dość ciekawą liczbę. To jest liczba udostępniona przez TVN w ramach aplikacji TVN Player, gdzie w przypadku listopada mieliśmy tam 31 milionów pełnych odtworzeń materiału wideo, z czego 3,8 miliona przypadało na urządzenia Smart TV. Ta liczba jest dość ciekawa, bo pokazuje ten potencjał, a też miejmy świadomość tego, że z miesiąca na miesiąc telewizorów będzie coraz więcej na polskim rynku. Wynika to z jednej strony jakby z procesu jakby cyfryzacji. Dwa, coraz więcej tych telewizorów Smart TV jest wprowadzanych przez producentów telewizorów. Te telewizory są jakby coraz tańsze. I biorąc jeszcze pod uwagę pulę tych telewizorów, które nie zostały do internetu podłączone, bo część użytkowników nie wie, że może podłączyć ten telewizor, nie ma świadomości tego, że jest tam dość sporo treści wideo na żądanie, więc może w przypadku, nie wiem, dość wzmożonej promocji ze strony jakby nadawców telewizyjnych być ta liczba jakby w dość krótkim okresie czasu jakby podwojona. Pamiętajmy też o tym, że część nadawców telewizyjnych bardzo trudno jest jakby przekonać do tego, aby zainteresowali się tematem jakby Smart TV. Część z nich podjęła taką decyzję, że jednak wolała nie wchodzić w Smart TV, a swój content oddała do innych aplikacji i bardzo dużo jakby nadawców telewizyjnych przekazało swój content do serwisu IPLA, tak? Możemy jakby o tym się jakby dość mocno przekonać. Co zrobić, by mieć własną aplikację Smart TV? Po pierwsze, trzeba sobie wybrać platformę Smart TV, od której chcemy zacząć. Ja dość często na wielu konferencjach pokazuję dwie możliwości. Jedna z nich jest taka, że albo idziemy do tego gracza, który ma największy udział w rynku, patrz firma Samsung, robimy jedną aplikację i zamykamy i zapominamy o temacie, albo wręcz przeciwnie, idziemy do tych mało znanych, mało popularnych producentów telewizorów, gdzie tam nauczymy się, jak zrobić tą aplikację, nauczymy się negocjacji, bo wcześniej czy później wprowadzenie aplikacji na telewizory wiąże się z podpisaniem umowy bezpośrednio z właścicielem danej platformy. I
dość dużej liczby przypadków mamy taką sytuację, że właściciel danej platformy Smart TV będzie zainteresowany czerpaniem korzyści finansowych z tytułu prowadzonej naszej aktywności. Czyli jeżeli sprzedajemy content wideo w postaci transakcyjnego VOD, prosimy działkę. Tak? Jeżeli emitujemy reklamę, prosimy działkę. Jeżeli jest aplikacja reklamowana, to jest jakby problem, bo trudno to wycenić, ale tego typu mechanizmy istnieje. Kluczowe też jest dla nas podjęcie decyzji, czy chcemy budować własny zespół deweloperów i rozwijać jakby ten zespół, który będzie się tym tematem zajmował. Minusem tego jest to, że musimy mieć dość dużą przestrzeń na mnóstwo telewizorów i tych urządzeń, na których to będziemy testować. Możemy też pokusić się o to, by z taką aplikacją pójść jakby do jakiegoś dewelopera aplikacji i mu to zlecić, niech on się tym tematem martwi. Gotową aplikację musimy niestety oddać do certyfikacji, która trwa. I może się też okazać dość często, że aplikacja zostanie odrzucona, ponieważ na przykład nie przewidzieliśmy, że aplikacja nie obsługuje przycisku mute. Albo na przykład, że się pojawia tam treść wideo lekko poza ekranem. Powody mogą być różne, dość często to, czy aplikacja przejdzie szybciej, czy później, to zależy od jakby nastroju danej osoby certyfikującej. Gdy aplikacja przejdzie proces certyfikacji, wtedy ona może się pojawić w Smart TV. Dzisiaj na polskim rynku mamy do czynienia głównie z darmowymi aplikacjami. Pojawia się dość duży problem z obsługą płatności. Część z tych producentów telewizorów zapowiadało wprowadzenie własnych platform do obsługi płatności, jednakże jest to wszystko odkładane w czasie i w praktyce w większości tych aplikacji wpisujemy jakiś kod, który został zakupiony poprzez internet bądź też zupełnie jakby tam inny sposób. Załóżmy jakaś tam kartka, zdrapka czy też voucher. Kto się boi Smart TV? Smart TV boją się operatorzy telewizji kablowej. A boją się jakby z dwóch powodów. Pierwszy powód jest taki, że dość często operator telewizji kablowej wraz z dostarczaniem telewizji dostarcza internet i te aplikacje wideo na żądanie generują jakby dość spory ruch. Gdzieś nieoficjalnie się dowiedziałem, że w przypadku dużych nadawców typu Polsat, typu TVN, w przypadku jakby publikacji jakiegoś premierowego odcinka, czy też premierowego materiału, od razu widać w sieciach operatorów telewizji kablowej pik, ponieważ dość dużo osób jakby ten materiał ogląda i to jest jakby jeden powód do obaw. Drugi polega na tym, że pojawiły się już na świecie zapowiedzi projektów, w ramach których będzie dostarczane telewizja IPTV over the top za pośrednictwem Smart TV. I tutaj operator telewizji kablowej jest bardzo zagrożony, ponieważ wystarczy kupić dostęp do internetu, wystarczy kupić telewizor Smart TV, już nie musimy iść do operatora i kupować kanału HBO, czy też jakby tam innej oferty programowej, możemy sobie to kupić bezpośrednio przy firmie zewnętrznej. I to jest dzisiaj jakby największe zagrożenie dla operatorów telewizji kablowej. Więc w przypadku jakby rozmów z operatorami telewizji kablowej spotkacie się jakby z taką dość dużą niechęcią i większość konferencji dotyczących Smart TV zazwyczaj kończy się dyskusjami, kto komu powinien płacić za transmisję danych wideo w ramach aplikacji Over the Top. Co dalej ze Smart TV? W przypadku Smart TV widzę następujące trendy. Aplikacje będą bardziej dostosowywać się do oczekiwań klienta. To już nie jest ten czas, gdy wystarczyło zrobić jedną słuszną aplikację, która będzie idealna dla dziecka, dla kobiety, dla faceta. Wydaje mi się, że będzie postępował trend, gdzie ta aplikacja, ona prawie się nie będzie różnić od tego, co dzisiaj widzimy na ekranie telewizyjnym. Przykładem takich aplikacji jest dzisiaj jakby aplikacja BBC. Polecam jakby zapoznać się z tą aplikacją. Gdybyśmy weszli do pokoju, gdzie osoba włączyła tą aplikację BBC, nie wiem, 3 minuty temu, to byśmy mieli poczucie, że osoba w 100% ogląda kanał BBC do momentu, gdyby nie nałożyła sobie dodatkowe informacje o tym, co będzie oglądała za chwilę. W przypadku aplikacji Fashion TV też aplikacja startuje od razu odtwarzając materiał wideo pełnoekranowy i możemy sobie tam gdzieś tam dobudowywać kolejną playlistę tych materiałów wideo. I tutaj pojawi się dość ciekawy trend, mianowicie
Czy jest sens dalej inwestować w kanały linearne, skoro w przypadku Smart TV możemy za chwilę osiągnąć taki sam efekt, tak? Że usiądziemy przy tym telewizorze i ta ramówka niemal w sposób jakby dynamiczny będzie nam się tutaj kreować. W przypadku polskich aplikacji mamy taką aplikację muzyczną Tuba FM, gdzie uruchamiając ją mamy możliwość jakby oglądania serii teledysków, które są gdzieś tam sprofilowane. I jest to dość ciekawa alternatywa dzisiaj dla kanałów muzycznych, gdzie coraz mniej nadają tej muzyki. Brakuje dzisiaj aplikacji dla dzieci. To jest jakby dość spory problem, ponieważ brakuje tego kontentu. Mamy go tam odrobinę w przypadku IPLi, w przypadku TPN Playera, ale brakuje takiej aplikacji, w ramach którego moglibyśmy spokojnie posadzić dziecko, dać mu pilot i po prostu sobie wyjść, nie wiem, do drugiego pokoju na godzinę, żeby dziecko sobie samo nawigowało. Takiej aplikacji jeszcze nie ma. Powinniśmy się też spodziewać rozwoju rynku gier i tutaj na IFA w Berlinie pokazano adaptację gry planszowej, która łączy ze sobą potencjał Smart TV, gdzie w przypadku jakby Smart TV mamy wyświetlaną tą dużą planszę, a z drugiej strony w przypadku połączenia tej gry na telewizorze ze smartfonem mamy możliwość jakby no, potrząsania jakby tymi kostkami, większej interakcji i smartfon bardzo fajnie się tutaj wpisuje w obszarze jakby komunikacji pomiędzy telewizorem. Jest to dość wygodne i myślę, że ten trend, który ja dzisiaj postrzegam jako sekund jakby wspierania smartfonem tego, co się dzieje na ekranie telewizora Smart TV, może być jakby dość ciekawy. Pamiętajmy też o tym, że w przypadku firmy Samsung no, gama produktów jest dość szeroka. Nie tylko jakby telewizory, odtwarzacze Blu-ray, kino domowe, ale też jeszcze mamy cały sprzęt AGD, który dzisiaj jest jakby bardzo fajnie określany mianem Smart AGD. I na ostatnich targach IFA w Berlinie zostały pokazane rozwiązania, w jaki sposób można kontrolować pralkę, suszarkę, lodówkę z poziomu telewizora Smart TV. To jest jakby gdzieś tam początek tego i wydaje mi się, że będziemy zmierzać do kontroli jakby domu. Podczas ostatnich targów w Warszawie Inteligentny Dom też mieliśmy okazję zapoznać się z aplikacją Smart TV, która gdzieś tam kontrolowała nasze mieszkanie. To jest jakby dość ciekawy trend rozwoju tych aplikacji. Co jest zatem zagrożeniem dla Smart TV? Moim zdaniem dość dużym zagrożeniem dla Smart TV jest telewizja hybrydowa. Ponieważ w przypadku Smart TV, jeżeli nadawca chce mieć aplikację, musi pójść do producenta telewizorów i musi z nim rozmawiać i musi przystać na warunki producenta telewizorów, ponieważ to producent telewizorów decyduje na koniec dnia, czy nasza aplikacja się pojawi w telewizorze, czy też nie. W przypadku telewizji hybrydowej to nadawca telewizyjny, tak jak dzisiaj sobie sam może bez pytania kogokolwiek włączyć teletekst, może też sobie włączyć jakby swoją tą aplikację i za pośrednictwem tej aplikacji dokładać kolejne treści. W przypadku HBB TV mamy jeszcze coś jeszcze lepszego. Smart TV do tej pory bazowało na tym, że gdzieś wyłączamy ten sygnał telewizyjny, wchodzimy do jakiegoś innego menu, podmenu i tam jakby na pustej karcie jest wrysowana nasza aplikacja. W przypadku HBB TV mamy możliwość dokładania tych multimedialnych treści, które są jakby nakładane na obraz telewizyjny. W przypadku Euro mieliśmy i Telewizji Polskiej mieliśmy jakby tutaj taką belkę z dodatkowymi interaktywnymi rzeczami, ale też, tak jak pokazała ostatnio SKTV, można zrobić taką aplikację, gdzie aktualnie emitowany sygnał telewizyjny wędruje do prawego górnego rogu, jest jakby wyświetlany jako picture-in-picture. Te rozwiązania HBB TV, one jakby mają dość duży potencjał i co jest jeszcze dość istotne, w przypadku HBB TV nie musimy się martwić o proces certyfikacji, ponieważ i tak na koniec dnia za to, co się dzieje na danym kanale telewizyjnym, odpowiada jakby nadawca telewizyjny i w przypadku jakby rynku nadawców telewizyjnych zawsze są robione rzeczy za 5.12, bo jakby tu jest format, tutaj producent i tak dalej. Nie jesteśmy w stanie w przypadku jakby nadawcy telewizyjnego przygotować się, nie wiem, na kilka miesięcy do zrobienia aplikacji takiej idealnej, wzorcowej. Zawsze będzie jakby tam bitwa i walka z czasem. Więc wydaje mi się, że HBB TV może być tym czymś, co
zagraża dla dalszego jakby rozwoju Smart TV, ale z drugiej strony można tak przygotować aplikacje, dzisiaj pisząc te aplikacje, żeby one były dostępne i w Smart TV oraz też w przypadku telewizji hybrydowej. Co prawda telewizja hybrydowa dzisiaj jest jakby dostępna tylko i wyłącznie dla nadawców telewizyjnych, którzy emitują swój własny kanał telewizyjny, ponieważ tam są te rzeczy dokładane, ale wydaje mi się, że za chwilę znajdzie się miejsce, by poprzez wejście, nie wiem, na aplikację HBO TV Telewizji Polskiej, poprzez, nie wiem, jakiś tam link, baner, reklamę, przejść do innej aplikacji HBO TV, która to jest dostarczana przez, nie wiem, partnera zewnętrznego. Dziękuję.